Najgorętszy dzień w ciągu roku w Santiago w Chile przypada średnio na 7 stycznia. Średnia najwyższa temperatura dzienna wynosi wtedy 29 stopni. W najzimniejszy dzień w ciągu roku średnia najwyższa temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza. Użyj funkcji trygonometrycznej do modelowania temperatury w Santiago. Przyjmij 365 dni. Jako długość roku. Pamiętaj, że 7 stycznia w Santiago jest lato. Ile dni po 7 stycznia będzie pierwszy dzień wiosny, w którym temperatura dzienna osiągnie 20 stopni Celsjusza? Rozwiążmy to zadanie w dwóch etapach. Najpierw znajdźmy odpowiednią funkcję trygonometryczną, która będzie dobrym modelem zmian temperatury w Santiago. Mamy tu temperaturę jako funkcję upływających dni. Liczba dni to liczba dni po 7 stycznia. Kiedy będziemy mieli już odpowiednią funkcję trygonometryczną, odpowiednią do modelowania temperatury, będziemy mogli wykonać drugi krok w rozwiązywaniu tego zadania. Będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie, ile dni po 7 stycznia temperatura dzienna osiągnie 20 stopni Celsjusza. Pomóżmy sobie rysunkiem. Na rysunku lepiej będzie widać, czy rzeczywiście funkcja trygonometryczna przydaje się do takiego modelowania. Prawdopodobnie się nadaje, bo zmiany temperatury są sezonowe i zmieniają się cyklicznie. Oscylują w górę i w dół dookoła jakiejś wartości. Taka sytuacja właściwie dotyczy wszystkich miast na świecie. Na przestrzeni roku zmiany temperatury w dowolnym miejscu na świecie przypominają funkcję trygonometryczną. Na osi poziomej upływające dni, oznaczmy tę oś przez D, jest to liczba dni po 7 stycznia, czyli na przecięciu osi mamy datę 7 stycznia, dzień 0. Na pionowej osi zaznaczymy temperaturę w stopniach Celsjusza. Najwyższa temperatura dzienna to 29 stopni Celsjusza. Na przecięciu osi mamy 0 stopni, czyli 14 stopni będzie gdzieś tutaj. Najniższa w ciągu roku średnia maksymalna temperatura dzienna. I temperatura w ciągu całego roku będzie się zmieniała, będzie oscylowała pomiędzy tymi dwoma skrajnymi wartościami. Najwyższa Średnia dzienna 29 stopni, wiemy, że występuje ona 7 stycznia. Najzimniejszy dzień w roku, tutaj, maksymalna temperatura dzienna sięga wtedy 14 stopni. To są średnie, najwyższe temperatury danego dnia. A funkcja trygonometryczna jest dlatego dobrym modelem, bo te temperatury zmieniają się okresowo, są cykliczne. Tu na przykład jest na osi poziomej 7 stycznia, i jeżeli przesuniemy się w prawo, czyli w stronę przyszłości o 365 dni, to znowu będzie dzień 7 stycznia. Jeżeli średnia najwyższa temperatura wynosi 29 stopni Celsjusza tego dnia, to również średnia najwyższa temperatura dzienna będzie wynosić 29 stopni Celsjusza tego dnia. Ponieważ stosujemy do modelowania zmian temperatury funkcję trygonometryczną, to minimum tych zmian przypadnie dokładnie w połowie odległości pomiędzy dwoma dniami, w których przypada maksimum, czyli na osi poziomej w tym miejscu, przypadnie wartość minimalna. To będzie punkt minimum. Czyli wykres funkcji będzie wyglądał tak: najwyższy punkt, najniższy i znowu maksimum. I mamy wykres. Otrzymaliśmy w ten sposób jeden okres. Funkcji trygonometrycznej. Okres, jak już wspominaliśmy, wynosi 365 dni. Jeżeli od punktu na wykresie, na przykład tego, przesuniemy się o 365 dni w prawo, to znajdziemy się w tym samym punkcie cyklu i jednocześnie w tym samym dniu roku. Oznaczmy tę funkcję przez T od d, duże t od małego d, i spróbujmy znaleźć odpowiednie wyrażenie dla temperatury t będącej funkcją d. Pamiętajmy, że chcemy, żeby była to funkcja trygonometryczna. Zatrzymajcie teraz ten film i spróbujcie zrobić to sami. OK. Pewnie zauważyliście, że ten kształt przypomina zarówno kształt funkcji sinus, jak i kształt funkcji cosinus. Tak naprawdę możemy użyć do modelowania zarówno sinusa, jak i cosinusa, ale ja zawsze wolę znaleźć jak najprostsze rozwiązanie. Gdyby na poziomej osi zaznaczone były miary kąta, w stopniach albo w radianach, to która funkcja trygonometryczna. Sinus czy cosinus zaczyna się dla kąta 0 stopni w punkcie maksimum. Pewnie pamiętacie, że cosinus 0 wynosi 1. Wartość funkcji cosinus zaczyna się w punkcie maksimum. Sinus 0 wynosi 0. W takim razie skorzystajmy z cosinusa. Czyli temperatura jako funkcja upływających dni będzie równa jakiejś amplitudzie razy wartość funkcji cosinus dla jakiejś wartości argumentu. Nawiasach będzie argument funkcji cosinus. I potem jeszcze pewnie coś dodamy, żeby podnieść cały wykres. Po kolei. Gdzie leży linia środkowa tej funkcji? Środkowa wartość leży w połowie pomiędzy wartościami maksimum i minimum czyli tutaj. Jaka jest dokładnie wartość środkowa? To średnia z liczb 29 i 14. 29 plus 14 to 43 podzielone na 2 to 21,5 stopni Celsjusza. Czyli w porównaniu z funkcją cosinus podnieśliśmy cały wykres, czyli wartości funkcji, o tę właśnie wartość. Gdyby to była zwyczajna funkcja cosinus bez żadnych udziwnień, to wartość środkowa znajdowałaby się na poziomie 0, a znajduje się na poziomie 21,5 stopni. W takim razie dodajemy do wartości funkcji 21,5. O tyle całość podnieśliśmy. Kolejne pytanie. Ile wynosi amplituda? Amplituda to największe odchylenie od wartości środkowej w dowolną stronę, w górę albo w dół. Tutaj mamy wychylenie o 7,5 w górę od wartości środkowej. A tutaj w punkcie minimum największe wychylenie w dół poniżej wartości środkowej. Minus również 7,5. Czyli amplituda wynosi 7,5. Największa wartość, o jaką oddalamy się od wartości środkowej, to 7,5. I zastanówmy się na koniec, jaki powinien być argument funkcji cosinus w tym wzorze. Na pewno musi być to jakaś funkcja liczby dni d. Jaki jest nasz cel? Kiedy upłynie 365 dni, to chcemy, żeby cały ten argument miał wartość 2pi, czyli kiedy małe d równe jest 365, to wartość w żółtych nawiasach musi równać się 2pi, czyli 2pi w liczniku i podzielone przez 365. Całkiem możliwe, że pamiętacie te wzory i od razu wpisujecie tu poprawne wartości. Ja nie zawsze pamiętam i wolę wyprowadzić te wyrażenia i zastanowić się chwilę, czy dobrze je rozumiem. We wzorze mamy oczywiście 2 pi przez okres i tak dalej, ale można do tego dojść bez korzystania z pamięci. Po całym jednym okresie, czyli w tym przypadku po 365 dniach, chcemy, żeby argument funkcji cosinus wynosił 2 pi, bo po całym okresie właśnie obróciliśmy się na okręgu jednostkowym. O cały jeden obrót, a 2pi to właśnie miara kąta pełnego. I jeżeli tu mamy 2 pi podzielone przez 365, to kiedy d równe jest 365, to te dwie wartości się skrócą i argumentem funkcji cosinus jest 2pi. No i mamy rozwiązanie pierwszej części zadania. Użyliśmy funkcji trygonometrycznej do modelowania zmian temperatury w Santiago jako funkcji liczby dni po 7 stycznia. W następnym filmie odpowiemy na pytanie postawione w drugiej części zadania. Zachęcam Was do zrobienia tego samodzielnie przed obejrzeniem następnego filmu. Dam Wam tylko jedną wskazówkę. Zauważcie, że w pytaniu powiedziane jest, że chodzi o pierwszy dzień wiosny, w którym temperatura dzienna osiągnie 20 stopni Celsjusza.